kameruje się. Cześć, to Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, wszyscy znają Sławomira z imienia, ale jego nazwisko to Zapała i to zobowiązuje. Jesteśmy we wspaniałej, zabytkowej fabryce zapałek z jeszcze wspanialszym przewodnikiem, który zdradzi nam sekrety powstawania właśnie zapałek. Zaczynamy. Czyli zapałki są już w kasetach. Proszę Państwa, wybijane są do kaset stalowych. W takiej kasecie powinno być około 20 tysięcy zapałek. No niestety turysta nie kradnie, tylko bierze. To jest efekt, powiedzmy sobie, naszej działalności. I teraz, proszę Państwa, maszyna, która ładuje, nie może uderzać w łebek, bo go zniszczy. Dlatego musimy je odwrócić. Przekładamy z tej kasety na kasetę aluminiową. Metale kolorowe nie iskrzą. Dlatego bezpiecznie, widzicie, ona jest jeszcze z dziurkami, wentylowana, żeby bezpiecznie je dowieźć do drugiej hali, gdzie będą pakowane do pudełeczek. A tutaj macie automat. Widzicie, piękne zapałeczki, nabicie, kochani, z 2010 roku. Z lutego do tej pory, kochani, czeka. Tu macie cały napęd, macie korbowód, macie krzywki, a tam dalej, jak podejdziecie, to zobaczycie wiszące zapałeczki. Słuchajcie, to tak jak rycerze pod Giewontem uśpione czekają, kiedy zmartwychwstają. Mamy nadzieję, że dzięki tym programom też nam się tutaj coś otworzy u jakiegoś decydenta, gdzieś tam coś zapadnie i powie: o Jezus Maria, takie fajne, a czemu my tego nie mamy? Macie, macie. Mamy. Podaruję ci swą miłość, która pachnie dzikim bzem. Podaruję ci swą miłość, jeśli zechcesz mnie. Podaruję ci swą miłość, by pod rękę razem iść, gdy nad nami błyszczą gwiazdy lub gdy ranne wstają mgły. Dobrze razem z tobą być, czuć, że jesteś blisko mnie. Dobrze razem z tobą być, trzymać w moich dłonie twe. Dobrze razem z tobą być, widzieć, jak uśmiechasz się. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Dobrze razem z tobą być, trzymać w moich dłonie twe. Dobrze razem z tobą być, widzieć, jak uśmiechasz się. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Ty kochasz mnie.
a nad nami zielone niebo. Proszę Państwa, to jest dowód na to, że tutaj macie gotową produkcję, czyli produkcja została tylko przerwana, ona nie została zakończona i czekamy na uruchomienie tej produkcji pokazowej dla celów dydaktycznych. Projekt z 2007 roku, no ale Mojżesz prowadził swój naród 40 lat, więc jeszcze trochę nam kochani, zostało. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką widziałam i mówi to Wam jakby zapałka, no więc naprawdę... Koniecznie musicie tu przyjechać i to zobaczyć. Na własne oczy. Śliczne po prostu. Ja niczego się nie boję, biorę zawsze to, co moje i do tego robię tylko to, co chcę. Boski jestem, więc niestety wciąż uwodzą mnie kobiety. Każdy sąd by dzisiaj uniewinnił mnie. Lecz strach dopada mnie, gdy w nocy ty otwierasz nagle drzwi i wszystko zmienia się, gdy znów przez łzy muszę tłumaczyć ci. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Się schowałem, o kobietach nie myślałem, aż w przydrożnej karczmie zobaczyłem ją. Ta góralka słodka była, swą urodą mnie skusiła, grzechem ciężkim byłoby odwrócić wzrok. Lecz wiem, że jutro nowy wstanie dzień i spojrzę w oczy twe. Znowu nagle strach dopadnie mnie, gdy będę prosić cię. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ostatni etap produkcji. Proszę Państwa, tak, ostatni etap, czyli zapałeczki w kasetach aluminiowych na specjalnych wózeczkach, które są po lewej stronie, przewożone są do tych maszyn. Ale
zapałeczki trzeba spakować do pudełeczek. Czyli trzeba teraz wyprodukować pudełeczka. Proszę Państwa, jeszcze do końca lat 70. minionego wieku, czyli 20. były pudełka drewniane. Na tych pudełkach drewnianych były piękne etykiety, taki mini plakat, który uczył, bawił, ostrzegał, zachęcał. One były zbierane. Zbieracze etykiet, kochani, to byli filumeniści w odróżnieniu od zbieraczy znaczków, czyli filatelistów. Taką małą kolekcję zobaczycie w sali ekspozycyjnej. W latach 80. w ramach postępu technicznego, bla, 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 czyli chytrości tak zwanej, bo wszystkiego musi być dużo i tanio, wprowadzono pudełeczka tekturowe. Rozcięte elementy nadrukowane tą windą, która tutaj jest, jadą na górę i z tyłu, zobaczcie, są takie duże kosze. To są składarki. Tam są kompletowane puste pudełeczka, które w odpowiednich kasetach na wózeczkach były przewożone do tych maszyn, które mamy z tyłu. Tutaj mamy ładownicę. Tam po prawej stronie mamy ekran. Na tym ekranie są puste pudełeczka. Schodzą na dół grawitacyjnie. Są mechanicznie otwierane. I tutaj w tym miejscu, gdzie mamy przywieszkę, są czpienie, które z kasety aluminiowej zapałki przepychają do pudełeczek. Już idziemy drogą naszą przez wiele lat. Razem ty i ja już idziemy drogą naszą wspólnie przez ten świat. Razem ty i ja, miłość niechaj trwa. Nie gaśnie to uczucie nigdy w nas. Miłość połączyła nas i jest z nami w każdy czas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy. Ona siłę daje nam, gdy sięga nas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy każdy czas. Wiem, że jesteś ze mną i że kochasz wciąż. Wtedy, gdy jest źle, słyszę słowa pełne wiary. Nie poddawaj się. Z tobą pragnę być, bez ciebie trudno żyć. Niech nie gaśnie to uczucie nigdy w nas. Miłość połączyła nas i jest z nami w każdy czas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy. Ona siłę daje nam, gdy zwątpienie dosięga nas. Przetrwamy,
Proszę Państwa, łebki zapałek nie są równe, tak samo jak nasze. Zobaczcie, jedne są piękne, wyoblone, drugie są kanciate. A co w tych łbach, to już Pan Bóg raczy wiedzieć. Kochani, jak się ułożą ciasno, to czpień wepcha więcej. Jak się ułożą luźniej, wepcha mniej. Dlatego na pudełku nigdy nie piszę sztuk, tylko piszę około albo przeciętnie. Wydajność takiej maszyny, proszę Państwa, to jest 6000 pudełek na godzinę. A wydajność fabryki na jedną szychtę, na jedną zmianę, to jest 500 000 pudełek zapałek. Żeby to wszystko ogarnąć na jedną zmianę, zatrudniano 140 osób, proszę Państwa. Ostatnia produkcja została wykonana 26 lutego 2010 roku. Beztroskie wiodłem życie, tajemnice swe odkrywał dla mnie świat. Moim domem był szałas na górszczycie, noc mi przyjaciółką była, kumplem wiatr. Pociąg czasu mknie, w dal unosi mnie, może znajdę kiedy stację swą. Przyszedł taki czas, że chcę zatrzymać się. Pociąg czasu mknie, w dal unosi mnie, dom z ogrodem. Biały ganek, a na progu domu czekasz ty. Czasu tak na moich barkach przysiadł, przez tysiące dróg poznałem życia smak. Dzisiaj tęsknię, by wreszcie mieć swoje miejsce, dokąd wracać mogę jak do gniazda ptak. Pociąg czasu mknie, w dal unosi mnie, może znajdę kiedy stację swą. Przyszedł taki czas, że chcę zatrzymać się. Pociąg czasu mknie, w dal unosi mnie, dom z ogrodem. Często mi się śni biały ganek, a na progu domu czekasz ty. Biały ganek, a na progu domu czekasz ty. Koncerty Teresy Werner. 15 lutego Turek, Miejski Dom Kultury. 28 lutego Golub Dobrzyń, Dom Kultury. 29 lutego Nowe Miasto Lubawskie, Miejskie Centrum Kultury. 1 marca Chełmno, Kino Rondo. 6 marca Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury. 8 marca Dobrzyca, Gminne Centrum Kultury. 14 marca Kolbuszowa, Miejski Dom Kultury. 15 marca Połaniec, Centrum Kultury i Sztuki.
20 marca Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. 21 marca Łańcut, Miejski Dom Kultury. 22 marca Nowy Sącz, Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Myślę, że to jest nawet ciekawsze niż znaczki. Chyba stanowczo. Proszę powiedzieć, jaka jest historia etykiety na zapałkach? Proszę Państwa, rzeczywiście wśród kolekcjonerów jest taka opinia, że etykiety zapałczane niektóre są piękniejsze od znaczków, ale to jedno i drugie jest ważne i piękne. To jest taka pasja kolekcjonerska. Etykiety były na pudełeczkach drewnianych i to były całe serie. Etykietka bawi, uczy, zachęca, ostrzega. I to są zbiory, które były w tak zwanych pakietach, tak jak były sklepy filatelistyczne, to tam też filumeniści nabywali pakiety etykiet zapałczanych z różnych okresów, z różnych fabryk. Tutaj macie taką przykładową kolekcję, mini kolekcję etykiet zapałczanych. To jest prywatna kolekcja, która tutaj została umieszczona. Na niej macie przekrój. Macie z Dalekiego Wschodu etykiety, bo tam się wszystko zaczęło, czyli Chiny, Japonia, Azja generalnie. Mamy europejskie, mamy okręty, mamy samoloty, mamy grzyby, ryby, pomidory, mewy. Bohaterów widziałem też. Bohaterów mamy, mamy olimpiady, mamy czarno-białe, mamy kolorowe. Generalnie, kochani, etykiety do końca lat 70. jak wprowadzono w ramach tak zwanej oszczędności, czyli chytrości pudełeczka tekturowe, to wtedy już etykiet nie było.
A płytą dzisiejszego odcinka jest dum, 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 dum. Śląskie szlagiery, złota edycja. Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiaj Śląska Karuzela gości w częstochowskiej fabryce zapałek. Tak zwanym żywe muzeum techniki, kochani. Proszę powiedzieć, jaka jest pana ulubiona etykieta? Nie może być innej niż czarny kot. Dlaczego? Dlatego, że czarny kot to jest logo tej fabryki. Etykieta jest nośnikiem. Kochani, to były zapałki najlepszej jakości. A dlaczego akurat czarny kot? To jest tajemnica miejsca. W związku z tym powiem tylko tyle, że żeby wysłać na eksport czarny kot, to musiał przyjechać inżynier z Polcargo, który badał jakość. Brał pudełeczko zapałek, odpalał zapałki. Jak mu się jedna nie zapaliła, to cały kontyngent był dyskwalifikowany, miał być zutylizowany. Ale który mądry dyrektor by to zrobił? One szły jako odrzut eksportowy na rynek. I ludzie kupili zapałki z czarnym kotem. Im się wszystkie paliły. To jakich zapałek szukali? No z czarnym kotem, kochani. I to jest ten czarny kot, który spada zawsze na cztery nogi. I pamiętajcie, nigdy ogon kotem nie kręci. Nie kręci. Bawiłem grubo się i w Ameryce, USA. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, ja stola. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć, tu Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, ja zgodna. Jedziemy! Leciutkie, bo to przecież góry. To przecież góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj, nim przeganiasz chmury. Budzimy
mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość trzyma się twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki, ja spodrak. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czas twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Zapałki, które mają ponad 80 lat, aż się boję trzymać. I tutaj macie, słuchajcie, widzicie, to jest właśnie to, czego jesteśmy świadkami. Mercedesy z lat, które mają po 25 lat, chodzą do dzisiejszego dnia i nic się nie dzieje. Tak samo tutaj, te zapałki w drewnianym opakowaniu przetrwały 80 lat. Opakowanie tekturowe już nie ma tej wytrzymałości, to już nie jest to. Także to jest właśnie ten element, konsumpcjonizm, relatywizm i te wszystkie modne rzeczy, które nam wchodzą, bo dzisiaj, kochani, człowiek, który nie kupuje, który nie konsumuje, nie żyje, bo na nim się nie zarabia, moi drodzy. On jest po prostu czym? Nie owadem, tylko insektem. Musi kupować. Telefon co pół roku, komputer co 3 miesiące, a zapałki raz na 80 lat. Gwiazdy zgasną, zegar nam odmierzy czas. Z twoich ramion, mój kochany, przejdę w swój samotny świat. Kad na nebu słońce sine i kad stanem ja prędzi, za slobodu ja ty ginem, za to one mój Suzan. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Ti ne plaći, dušo moja, što je ovo zadnja noć. Nek me tješi ruka tvoja, ja u zoru moram poć. Zabierz z sobą moje serce, razem z tobą wróci znów. Wszystkie dni, gorące noce, tyle najpiękniejszych słów. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi słowa w sercu schowam, łzy uchwycę w dłonie swe, na rozstaju dróg przyjdę.
przysiądę, gdzie odeszło serce me. Tu na jores mi querida, tu na jores por favor. Es alma de mi vida, es todo mi amor. Tu na jores mi querida, tu na jores por favor. Es alma de mi vida, es todo mi amor. Es alma de mi vida, es todo mi amor. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 22 lutego Piła, Aula Państwowej Uczelni Stanisława Staszica. 23 lutego Świebodzin, Świebodziński Dom Kultury. Jak to jest, że z zapałki może powstać coś tak cudnego? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zapałka była takim wyrazem artystycznym? Z tym pytaniem należałoby się zwrócić do pana Anatola Karonia, który jest autorem całej tej kolekcji. To jest taki grafik z Warszawy, bardzo ciekawy, bardzo sympatyczny. Pan, który kiedyś pojawił się, chciał kupić trochę zapałek, pytam na co, a bo ja, proszę pana, wykonuję takie rzeźby. I kochani, on to wykonuje bez żadnych narzędzi, paznokciami i zębami. Nie ma żadnych narzędzi. Naprawdę? Zobaczcie, tu jest ponad 140 takich rzeźb. One są w różnych projektach. Rzeźby z jednej zapałki. Tutaj mamy niebo, piekło. Tutaj mamy, kochani, widzicie, coś fantastycznego. Najważniejsze to jest nazwa. Pan Anatol Karoń, tak jak mówił profesor Stanisławski, ma poszerzoną wyobraźnię. W związku z tym ta wyobraźnia tutaj w tych nazwach, widzicie tą ostatnią wieczerzę, widzicie te wszystkie elementy, które, kochani, to trzeba mieć naprawdę w oku to wszystko, żeby to tak pięknie zrobić i oddać. Na przykład zapałka rozerwana przez potencję. Coś nieprawdopodobnego. Już tak dobrze mi, gdy jesteś tu.
pragnienia do miłości. Wokół spokój znów zagościł, bo wiem, że ty mnie rozumiesz, ty pocieszyć zawsze umiesz. Od miłości do pragnienia ciebie świat się zmienia. Chcę odtąd być wciąż przy tobie, bo w mym sercu płonie ogień. Koncerty Teresy Werner. 27 marca Barcin, Miejski Dom Kultury. 29 marca Dama Sławek, Gminny Ośrodek Kultury. 18 kwietnia Żywiec, Miejskie Centrum Kultury. 19 kwietnia Chełmek, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 24 kwietnia Biecz, Kino Farys. 25 kwietnia Sandomierz, Dom Katolicki. 26 kwietnia Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji. 16 maja Piotrków Trybunalski, Miejski Ośrodek Kultury. 22 maja Zduńska Wola, Miejski Dom Kultury. 23 maja Łódź, Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 24 maja Koło, Miejski Dom Kultury. Kochani, tutaj mamy naprawdę perełkę. To jest najstarsza etykieta. Proszę coś o nim powiedzieć. To jest najstarsza etykieta z 1894 roku. Firma Saks-Pisz, która była w Tomaszowie Mazowieckim. Wtedy fabryka współpracowała z tą Saks-Pisz z Tomaszowa Mazowieckiego. I to jest taki cymesik, taki biały kruk, jeżeli chodzi o etykiety. Dlatego jest tak wyeksponowana na tym niebieskim tle, w tej rameczce. Tam macie też obok lokomobile, no bo słuchajcie, to wszystko się rozwijało tak, jak się rozwijała technika. Era pary, potem elektryczność, potem powiedzmy sobie elektronika i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to moja.
dziewczęta jak was chłopcy proszą, jak proszą, jak proszą. Niech was swoje języki po wsi nie roznoszą, po wsi nie roznoszą. Heja, oja, heja, heja, oja. Wydajcie mnie, matko moja. Heja, oja, heja, heja, oja. Wydajcie mnie, matko moja. Wydawajcie się, dziewczęta, jak was chłopcy proszą. Wydawajcie się, dziewczęta, jak was chłopcy proszą. Wydawajcie się, dziewczęta, jak was chłopcy. Jaka jest dobra zapałka? Taka, która się bardzo dobrze pali. I słuchajcie, Sikorowski śpiewa. I zapałki w mroku błysk. Kochani, to jest nasze życie. To jest to przemijanie. To jest to fantastyczne przemijanie, które w tejże zapałeczce widać. Czy chcemy, czy nie chcemy, kochani.